Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol, witam w Rocket League. Dzisiaj w duecie z Darią zagramy sobie znowu 3 mecze i zobaczymy, czy w duecie idzie nam tak samo dobrze, albo tak samo źle, jak w trójkę. Dobra, jedziemy oczywiście mecze rankingowe, tylko te warto teraz grać. W sumie też pojawiło się kilka nowych, zupełnie nowych, czyli takich, gdzie na przykład możemy do siebie naparzać rękawicami bokserskimi bądź innymi power-upami, niczym w Mario Kart, albo Crash Team Racing, albo jakichkolwiek innych wyścigach, gdzie jeszcze mamy jakieś, powiedzmy, przeszkadzajki dla innych graczy, których możemy używać w dowolnych momentach. W każdym razie tam to też wypadałoby w sumie zagrać, ale dobra, zobaczymy. Jesteśmy w dwójkę, więc łatwiej będzie nam znaleźć jakiś mecz, bo mimo wszystko bardziej i częściej rozgrywane są to właśnie te rankingowe. Nie wiem, czy głównie dlatego, że teraz Rocket League stało się naprawdę popularne. Głównie na arenie sportowej, zresztą jak widać tutaj, mogę to schować? Pewnie, że mogę. Jakoś. Tylko zanim pewnie znajdę, jak można to schować, to już znajdziemy jakiś mecz. Ale jak widać tam z tyłu, za ekranem ładowania i szukania serwera, można teraz wygrać $300 000. To znaczy nie jako nagrodę główną, tylko nagrody o łącznej wartości, nagrody pieniężne w tym również, o łącznej wartości $300 000 za udział w turnieju i zdobycie jakiegoś wysokiego miejsca, więc jeżeli macie ekipę do 20 któregoś tam dnia lutego, jest czas, żeby skrzyknąć jakiś zespół i stanąć w szramki z innymi drużynami z całego świata. Znaczy nie, w sumie nie z całego, bo tam była mowa tylko o Europie i Stanach Zjednoczonych. Znaczy no, Europa i Stany Zjednoczone, nie no, Europa i Ameryka Północna, po prostu. Ale dobra, że jesteśmy w meczu, więc jakbyście nie zauważyli, warto by było tutaj coś strzelić, coś wygrać, może no. Inaczej, możecie kibicować niebieskim. Warto też zobaczyć, bo gramy teraz w trzyosobowych zespołach. Kto oprócz Darii jest jeszcze z nami? Dobra. No, w każdym razie ten koleś. No, kurde, pytanie, czy moje zasiedziałe umiejętności się odrdzewią z czasem, czy Daria na przykład będzie strzelać samobójcze bramki. No, zdarza się. No problem. Nie, serio, czasami autentycznie po prostu się zdarza. No akurat, no, to mogłaś wybić, ale tak jak mówiłem, niezbadane są wyroki boskie, nie, przypadki chodzą po ludziach i tak dalej i tym podobne po prostu. Domniemam, że to nie było zamierzone. Ale co nie zmienia faktu, że teraz musimy odrabiać straty. Ale powiedzmy, ten strzał wejdzie. Ale dobrze był ustawiony. Idealnie w sam raz, żeby zablokować mój strzał. Kurde, myślałem, że on to przejmie. Ja dobra, Daria jest na posterunku. Kurde, mam nadzieję, bo tam prawie nasz gracz ją przelobował. Nie! Po co? Po co? Ja tam byłem. Ja bym tą piłkę skierował w dobrą stronę. No, dobrze, że naprawdę grając dużo w Rocket League można zaznajomić się z trajektorią lotu piłki na tyle dobrze, że starczy się ustawiać w dobrych miejscach, żeby ją przeciąć już w powietrzu. Znaczy, czasami po prostu wiem, gdzie ona poleci, zanim jeszcze uderzy w ścianę. A to jest bardzo przydatna umiejętność. Nie tyle, żeby zastępowała umiejętność latania w tej grze, no ale i tak jest pomocna. W jakim stopniu czyni ze mnie to lepszego gracza w Rocket League niż po prostu taki nielot. No i teraz jakby ktoś raczył to wbić. Daria, przepraszam. No, mogłabyś, dzięki. No, ale nie. Ale nie tak. Nie ma problemu, tylko teraz, żebym ja to jakoś wyciągnął. Nie, bez turbo i na wstecznym robiąc salta, niestety nie, ale spoko. Jeszcze 3 minuty ponad. Widywało się już takie mecze w mojej karierze, gdzie przez 3 minuty i 20 sekund potrafiły wpaść, nie wiem, 30 bramek na przykład. Ja, no dobra, 30 to może nie, zwłaszcza teraz stracimy. Nie, no, brawo koleś. Ale było blisko, nie? Dobra, takie coś się nie może powtórzyć po prostu. Dobra, mógłbym powiedzieć, że to było celowe zagranie, mające na celu wprowadzenie z elementu szeregu przeciwnika, ale nie, bo tu trzeba faktycznie strzelić bramkę już jakąś. Jeżeli mamy tutaj myśleć w ogóle o wygranej. Kurde, był szybszy. Ale dobra, spokojnie, jakieś inne turbo uda mi się ukraść, mam nadzieję, zaraz. Na przykład to. A, delikatnie, tylko żeby zmienić trajektorię lotu. Nic więcej. No, kurde. I czy on to strzeli? Nie, ale no ładnie mnie tam przepchali. Przez pewien moment totalnie straciłem kontrolę nad pojazdem. Dobrze. I źle. Źle trafiłem. Ale już po prostu tak leciałem. Co zrobić? Kurde, koleż, ale jeżeli chcesz przejmować jakieś piłki, to musisz mówić, bo ja myślę, że tutaj walczę sam, a się okazuje, że walczymy zespołowo o daną piłkę. Dobra, pozwól, że to capnę. No i dobra wrzutka, no niech ktoś tu to bije, no przecież... No, fuh. Dobra, niech będzie dobry strzał, ale szczerze wydaje mi się, że podanie było lepsze, no bo bam. podwójne podbicie, wszyscy przeciwnicy wyprowadzeni w silne pole, no to kurde. Po prostu trzeba było dobić. Dziękuję bardzo, ktoś to zauważył, wreszcie to podanie było dobre. No ale, no i nikt nie ruszył do piłki, no niedobrze. Zwłaszcza jak się jest, powiedzmy, na przekątnej pozycji. Bo będąc ustawiony centralnie, to można się jeszcze liczyć z tym, że ktoś jest ustawiony po prostu z boku, po przekątnej. No ale będąc po przekątnej raczej trzeba po prostu ruszyć do piłki. Oj, nie. Nie ma opcji. To jeszcze nawet był całkiem dobry strzał. Taki, w który warto dobić, kurde. Ale uj, nie, ale brzydko się odbiła teraz piłka. Ona tak naprawdę uderzyła nie w ten kąt, gdzie chciałem, żeby uderzyła. Ale spokojnie, spokojnie, turbo wezmę, może się to uda... Oj, nie! Albo dobrze, gość strzelił prosto we mnie. Nie planował tego strzału, chyba po prostu uderzył w piłkę tylko. No, dobiją? Powinni, ale nie robią tego. Na szczęście, nie, dobra, bo mamy bramkę kontaktową, no, na koncie już, no to teraz tylko strzelić jeszcze jedną i remis. O, dobra, dobry bloczek. Teraz tylko no pytanie, czy tam mamy jakichś lotników? Mamy lotników w zespole i bardzo dobrze, bo ja jestem klasycznym nielotem. Ale za to dobrze uderzam w piłkę. Strzelam to jest złe słowo akurat, jeżeli chodzi o tą grę. Tutaj się nie strzela, przynajmniej nie w tym trybie. Ten drugi pokażę wam w następnym spotkaniu, albo jeszcze następnym. No, kurde, wiedziałem. Za szybko pocisnąłem do tej piłki, o co małoby mnie dał radę jej zatrzymać, ale Daria na posterunku. Moja, kurde. Koleś nie. Proszę cię, nie rób... nie mijaj się przy takim stanie. Dobra. No, delikatnie zablokowane, to ja bym chciał, ale... Piłka leci w dobrym kierunku. Można coś z tym zrobić. Skierować bardziej w tamtą stronę. Kurde! Minąłem się, ale wszystkie błędy można naprawić. Kurde, jak się bardzo mocno chce. Nie! Nie. Dobra, może... No nie, no teraz wszystkich wyprowadziłem w pole, łącznie z naszą obroną. A to jedynie 10 sekund na koncie jeszcze, tylko. Kurde. Wyżej, graj wysoko. Nie, ale nie w tamtą stronę. Podbija ją. Nie! Oj, nie, dobra, cicho. No niestety, dobra, przegraliśmy, ale przynajmniej 2-1, nie 3-1. Dobra, wypadałoby się zrewanżować za tą przegraną jakimś zwycięstwem. Później jak zagramy ten nowy tryb, to tam naprawdę wynik jest rzeczą drugorzędną. No i niestety inaczej tutaj, jak widzicie, jest dywizja 5, Challenger 1, czyli spadłem dosyć solidnie. Nie no, ale spokojnie, jeszcze to odrobimy. Jasne, wszyscy latają, a ja tylko jako jeden z nielicznych poruszam się tylko i wyłącznie po ziemi. No ale dobra, też powiedzmy sobie szczerze, nie do końca. Czasami zdarzają się już takie piłki, gdzie podskakuję i staram się latać. Czyli pewnie lada moment zacznie mi to wychodzić. Przynajmniej taką mam nadzieję. Okej, i drugie spotkanie, rewanżowe powiedzmy. Rewanżowe w tym sensie, że trzeba się zrewanżować za poprzednią porażkę. Jeszcze razem w duecie, więc... No inaczej, wierzę w duet ja i Daria, jeżeli chodzi o Rocket League. Więc spokojnie, powinniśmy dać sobie radę. Chyba że oni będą totalnie wymiatać. A ja będę totalnie lamił. Dobra, i na to wychodzi. Ale spokojnie, spokojnie. Poprzedni mecz też tak zaczęliśmy, no... No dobra, tylko tamten przegraliśmy. Ten, mam nadzieję, potoczy się inaczej, ale... Widzę, że klepią. Choć śmieję, zaczął się dokładnie tak samo, bo Daria znowu wbija bramkę. No problem. Ale dobra, jest dobry kierunek. No i to się kończy bramką. Ha! I dziękuję bardzo. Tak się odrabia straty. Dokładnie w takim stylu. Ta piłka nie dotknęła ziemi chyba. Może? A nie, tutaj, bo zagrałem rykoszetem. Dobra. No i też dzięki, dobre podanie. W moim wykonaniu. Nie, dobra. Żarty na bok. 1-1. Daria, ten mecz dopiero się zaczął, więc ciśnij. O, ale zaraz się może skończyć. Ale zlamiłem. To ta... No nie wierzę. O kurde. No, no problem. Tam się zamotałem na samym początku strasznie, ale tutaj już było blisko tą przewrotką. Kurde, no mogłem to sięgnąć. Szlak. No ale faktycznie, no. Razem błąd po mojej stronie. Oj, niedobrze. Jak w dwójkę ruszyliśmy, starczyłoby tylko, żeby nawet piłka źle poleciała, no i... Możemy stracić bramkę. Ale spokojnie, teraz ja mam turbo, możemy się pobawić troszeczkę lepiej. No dobra, turbo już nie mam, ale piłka jest po ich stronie cały czas. Na ich połowie. Dobra, to by pewnie wpadło do bramki, gdyby nie ja, ale też powiedzmy szczerze, że mogłem to lepiej zagrać. Kurde, przepchnął mnie, co za menda. No, dawaj na koła, no przecież... Inaczej tutaj nie wbijamy, choć jest też taki, powiedzmy, no... Status do wbicia. Turtle shot chyba się nazywa, nie? Czy coś w tym stylu. W każdym razie chodzi o to, żeby strzelić bramkę wcale nie będąc na kołach. Tylko na plecach. Jeszcze da się to zrobić. Starczy mieć dużo turbo, ale... No i dobrą kontrolę nad pojazdem. Ale czy to wpada? Nie. Oj, ale czy to wpada? No nie, nie, no nie wierzę. I 3-1. No, spore straty do odrobienia. No nie problem, Daria, nie problem. Znowu. Nie, spokojnie. No, gdybyśmy tutaj mieli przegrać, to odrobimy sobie to grą w specjalny tryb. W Rumble. A spokojnie, wyprzedzajmy faktów, to jeszcze nie jest przegrane. Znaczy, no, wyczuwam tutaj mentalnie kilkudziesięciu kibiców, więc nawet 4-1 odrobimy. Bo będziemy musieli. Nie, no, no problem, pewnie, że no problem. Nie, serio, to już się w tym momencie stał problem. To się zrobi problem. Zbyt ochoczo wyjechałem. No, ale dobra, czas jakby nie patrzeć nagli. A dobra, skoro Daria broni tutaj, ja coś muszę spróbować. No, kurde. Żeby to nie wpadło. Żeby to nie wpadło, no. Dobra, ale przede wszystkim turbo, jeżeli mam tutaj cokolwiek ugrać. No i dobra, to przejmuje Daria. To dobijam ja. No kurde. Albo koleś. W sumie obojętnie, ważne, żeby wpadło w ich bramkę. Ale nie, widzę tutaj naprawdę niezła ekipa nam się trafiła jako adwersarze. Ale tym lepiej, tym ciekawsze spotkanie będzie. I to z gatunku odrobienia strat niestety, ale kto wie, może zacięte spotkanie będzie do samego końca, tylko byśmy musieli już mniej więcej no, w tym momencie bramkę strzelić. Żeby się jeszcze łudzić, że dwie wpadną jakoś. I to nie przypadkiem, tylko celowo. Kurde, nie tak. Za bardzo odsłonięty tył. Ale epicki save, jak to określiła gra, choć wcale takie epicki nie były, zdarzały się lepsze. Ale liczy się to, że nie wpadła bramka. Dobra, bo pewne, że on to przejmie, ale nie przejął! Kurde! Nawet jak grali w drugie tempo, zawsze jest złe, przynajmniej jeżeli chodzi o grę z dobrymi zawodnikami. No kurde, ale nie wpadło! Po raz drugi! No... nie, no to już będzie ciężkie do wygrania. No ale tam jak mało zabrakło, no. No ale tutaj, no, Daria nie chce z tym mówić, nie? Ale było blisko. Strasznie blisko, tak blisko, że no... Tylko jeden inny ruch i może ta piąta bramka by nie wpadła, ale dobra. Cię odrabiamy straty. Ja bym nie patrzył, oni byli w stanie w 2,5 minuty strzelić nam 5 bramek, więc my musimy strzelić tylko 4. Więc nie jest w sumie aż tak źle. No dalej, ja przejmujesz i... No nie, słupek. No nie, tuż obok słupka. No ale to przyszło, nie wierzę! Kurde. Ale to jeszcze można pograć jakoś. A nie, nie, aż tak. Daria się bardzo głęboko cofnęła. Ale dobra, gości w pojedynkę przez 2-3 sekundy. Więc może tu się coś urodzi fajnego. Dobra, ten dźwięk. Bardzo dobrze niektórzy z was rozpoznali. To dźwięk przewracanej się butelki, na szczęście totalnie pustej. Pełniącej funkcję popielniczki. Oj, sorry Daria. No dobra, jeżeli on to zagrał na bramkę, to jest moja wina. A na szczęście zlamił. No dobra, niewiele poniżej 2 minut. Musimy strzelić 4 bramki. Kurde, dużo. Sporo. Ale czy niewykonalne? Nie. No co ty. W żadnym wypadku. To jest do zrobienia. Cały czas uważam, że to jest do zrobienia. Tylko to musi wpaść. Cokolwiek to jest. Dobra, no raczej nie z tego podania, ale może z kolejnego to wpadnie. Kurde. Nie, dobra, też sporo błędów po mojej stronie w tym spotkaniu. Na przykład ten. Ale niewykorzystany. Nie, dobra, dalej, nie trzeba się od razu uciekać do rękoczynów. Trzeba tak właśnie samochodoczynów, po prostu do przemocy fizycznej. No i to wpada, jest 5-2, dobra, oj. No już myślałem, że nie wpadnie, ale dobra, no 3 bramki, Daria, 3 bramki w minutę. No, jesteśmy w stanie to zrobić, serio, tylko no... Trzeba dobrze grać teraz. 100% skuteczność w obronie i w ataku. No, dobra, pełna spinka, inaczej rzecz ujmując. No i gra z głową. Dobra, to już bezmózgowie totalne zaprezentowałem. No super, no i marzenia o zwycięstwie raczej przepadły, ale jedna bramka w 10 sekund i wygrywamy to spotkanie. No. I jeszcze dwie sekundy zapasu. Nie, dobra, ale sromotna porażka się szykuje, nie? Naprawdę. Ale spokojnie, spokojnie. To jeszcze jedna ładna bramka może faktycznie zmienić wrażenie po tym spotkaniu. Bo w tym momencie się pojawia takie pytanie, czy wrzucać to na kanał. No, oczywiście, że tak. Zawsze tutaj Daria chyba nie, nie strzeliła, a... Wow, ale się odbiła dziwnie. Kurde. Widzicie, nawet oni robią salta w miejscu. Dobra, umówmy się, fajnie by było nie stracić tutaj siódmej bramki, ale no... Z moimi umiejętnościami dzisiaj wszystko jest możliwe. Nie, ale koleś ładnie wyczekał Darię. Ja, że gdzieś musi strzelić i strzeliła właśnie tam, gdzie on stał. Kurde. Znaczy, granie w duetach ma, są taki minus, że jeżeli nie ma komunikacji między graczami, to no jesteśmy wtedy na niestety gorszej pozycji niż przeciwnicy. Zwykle po prostu najzwyklejsze komendy w stylu poczekaj, zostań, albo uważaj, atakuje, cokolwiek. Obrona, czy coś, no nie wiem, no takie rzeczy odpadają niestety bez komunikacji. Aby nie patrzeć, trzeba ściągnąć kciuk z lewej gałki, żeby wrzucić ją na krzyżaka, żeby wydawać jakieś komendy tekstualne. Ale dobra, tak jak mówiłem, nieważne czy porażka, czy zwycięstwo, gorycz porażki przełkniemy. Euforia zwycięstwa niestety aż ominęła w tym odcinku, ale może się jeszcze pojawi w Rumblu, o ile uda się znaleźć jakieś spotkanie. A Rumbla znajdziemy tutaj, jako najnowszy tryb, zaraz po koszykówce w Rocket League. Jest ciekawe tylko, czy, no właśnie, zobaczcie. Zdecydowanie mniej graczy jest w tej playliście, tylko ponad 5500. No ale lada moment coś powinno znaleźć. No i na szczęście całkiem szybko udało się znaleźć ekipę do Rumbla. No power-upów jest dużo. Rozegrałem dosłownie jednego Rumbla wcześniej, żeby zobaczyć co to właśnie jest, z czym to się je, ale takie areny jeszcze nie widziałem. Znaczy widzę, Tron się dzisiaj przewija w tej sesji nagraniowej u mnie. Pojawił się w GTA Online i teraz w Rocket League. Jakby nie patrzeć. No i też Daria. Też kolejny motyw przewodni tej sesji. Jakby nie patrzeć. Dobra, ale za 4 sekundy. 3, 2, 1. Pojawi się jakiś power-up. Losowo dobrany. Mi się pojawił but, czyli mogę zdzielić jakiegoś wroga. Jakiegoś przeciwnika. No widzicie, pojawił się tornada nagle. Jakieś celowniki. Pami go spapcie, bo chciał mi piłkę zabrać. Nie, no dobra. Ale żeby nie stracić, nie stracić. Gdzie ona jest? Tam. Bliżej ich połowy, bliżej ich bramki i to chyba można zamienić na gola. Kurde, nie. A teraz mamy piąchę. Co daje piącha? Tylko tyle, że mogę sobie włączyć coś takiego i liczyć się z tym, że gościa wysadzę samym uderzeniem. Bo chyba nie jechałem wystarczająco szybko, żeby to zrobić. Ale z tego coś może być, jeżeli dobrze... O, no i widzicie. Rękawica bokserska. To się mega przydaje. Chyba najfajniejsza rzecz. Po tym można też wbijać po prostu piłkę do bramki. Jednego Rumbla rozegrałem wcześniej i zobaczyłem dwie bramki strzelone rękawicą bokserską. Niestety butem ciężko trafić, bo można go używać tylko na przeciwnikach. A przeciwnikiem tutaj nie jest piłka. Niestety. Inaczej, zależy jak na to spojrzeć. No patrzcie, jeszcze mi zgarnął jakimś power-upem, chyba przez sawką. Kolejna piącha. Czyli teraz wypadałoby w kogoś uderzyć. Albo zostać uderzonym. No właśnie. Tak jak teraz. I takim oto sposobem strzelił na bramkę, tylko właśnie nie jestem pewien, czy strzelił, czy ją wciągnął na sznurku. Zresztą przypatrzmy się. A nie. Przebił piłkę i po prostu z nią wjechał. A tak właściwie wpadł. Widzicie, takie rzeczy tutaj się dzieją w Rocket League. Wszystko się zmienia. GTA Online, Rocket League. Wszystkie gry, które ostatnimi czasy są bardzo popularne... No, ej, no nie mówcie. No już myślałem. Ostatnimi czasy wszystkie gry, które są popularne, nagle nie pozostają zapomniane przez deweloperów, tylko są ulepszane z czasem. O nie, to za dobrze leci, żebym wykorzystał mojego power-upa, ale teraz? Czemu nie? Tylko aha, ja lecę do piłki, a nie piłka do mnie. Szlak. I uwaga, 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 bo pierwszy dziewiczy lot w odcinku ever. I do tego udany, nie, dobra, ale... Oj, to wpada. Hej, kolce na... Sam koniec. Nie inaczej, kolce służą tutaj do tego, żeby piłka się do nas po prostu przyczepiła, a nie do eksterminacji wrogów. Ale ja tak myślałem na początku. Myślałem, że jak w Death Rally, tej grze, którą grałem w latach 90., że to jak tam. Kolce sprawiają, że przeciwnicy po prostu no niszczeją z czasem. A tutaj nie. Zapomniałem, że to jest jednak piłka nożna, a nie tylko same samochodziki i destruction derby. O, ale można ją zamrozić chociaż na moment. Po to, że mówiłem uderzyć. Ale też właśnie widzę, że ludzie po prostu używają power-upów wtedy, kiedy po prostu mają taką okazję, nie są to przemyślane ruchy. No i to było całkiem niezłe zagranie, chyba że... No właśnie, gość się do niej przyciągnie i jeszcze ją dobije. Nie, arena powiedzmy bardzo pomaga tutaj, jeżeli chodzi o kreatywne rozgrywanie piłki. To nie jest zwykłe podanie do przodu, dośrodkowanie czy coś w tym stylu. To naprawdę trzeba mieć kontrolę nad samochodzikiem. Akurat to mam. Oczywiście, jeżeli mówimy o powietrzu tylko. O kontroli w powietrzu... Nie, znaczy inaczej, o kontroli na ziemi. Kontroli w powietrzu totalnie nie posiadam. A dajcie piłkę. Nie po to mam kolce, żeby jej nie przejąć. No kurde. No dajcie mi ją, chcę przetestować kolce, no. O, czyżbym miał okazję ku temu? Nie. Akurat się skończyły w najlepszym momencie. Ale tego jeszcze było faktycznie diabelnie blisko, żebyśmy zaczęli tutaj prowadzić. Choć tak jak mówiłem, i faktycznie zaraz będę to otrzymał tutaj, naprawdę. Sprawą drugorzędną jest wynik. No i to był strzał z piąchy. Akurat troszeczkę nie przepisowo, żółta kartka normalnie, ale spokojnie. Tutaj chyba te zasady nie obowiązują. Może bym troszeczkę ich zarobił. Dobra, i teraz tak, co mam za power-upa? Turbo, czyli mogę na przykład gościowi włączyć turbo dopalenie i przy okazji sobie. I takie turbo dopalenie, którego nie mogę wyłączyć. Warto jeszcze dodać. To naprawdę potrafi popsuć troszeczkę szyki. A tym razem co? Magnes, czyli co? Piłka do mnie, czy ja do piłki? Piłka do mnie. Tak czy inaczej magnes, jakieś tam zbliżenie. O, i ktoś mi zafundował turbo, czyli teraz jeden co mogę zrobić, to zasuwać przed siebie, nie mogę hamować, ale ja to potrafię wykorzystać. Ja zazwyczaj gram, tak czy tak. Na pałę i do przodu. A, poproszę tą piłkę, jest za blisko naszej bramki. No, przeprowadźmy ją może w tą stronę. Dobra, wypadałoby teraz to ładnie zagrać, albo Daria, o właśnie, tylko kurczę, za daleko trochę od bramki. Ale jak to wie, może... No nie. No nie spodziewałem się, że tam nie będzie żadnego naszego gościa. Wiecie co, to nie jest dobry moment, żeby ją wyciągnąć. Jeszcze nie. Na przykład teraz, o. I zagrywamy z powrotem. No i jak ktoś to dobije, to mamy prowadzenie, dokładnie. I o to chodziło. Tu jeszcze ktoś mi na sam koniec teleport zafundował. Mieliście okazję to zobaczyć, ale... Po prostu możemy się zamienić miejscami z innym samochodzikiem. Też całkiem ciekawe. Nie, świetne jest to w gamingu XXI wieku, że gry zmieniają się z czasem. I też nie tylko za sprawą kreatorów, które często twórcy są skorzy zaimplementować w swoich produkcjach, ale też po prostu. Twórcy nie zapominają. No, prawie strzał. Ale kto wie, no jeszcze papciem ktoś się wbija do bramki, no co za niegodziwcy. To nie jest gra fair play. Oj, ale czy to... Cholera, nie! To nie może wpaść. No i szkoda, że ostatniego power-upa dostaniemy w momencie, kiedy ten mecz się skończy. Ale kto wie, może się uda go jeszcze wykorzystać, a piłka będzie w powietrzu akurat. No dobra, jeszcze komuś tam turbo włączyłem. No i tym oto sposobem, kochani, ten odcinek z Rocket League kończę. Więc trzymajcie się, wielkie dzięki za oglądanie, pozdro, cześć i wielkie dzięki Daria za uczestnictwo w tym odcinku, a nie tylko tym. Trzymajcie się, na razie, cześć.